sięgniemy po list Pawła do Kościoła w Efezie, gdzie w 5 rozdziale od 22 wersetu znajdziemy takie oto słowa. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowi miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Myślę, że w tym miejscu możemy przerwać. I tak nie mamy czasu, aby omówić wszystkie interesujące nas fragmenty. Ten fragment Bożego Słowa w wielu, wielu społecznościach chrześcijańskich przez wiele, wiele kobiet, które określają siebie mianem chrześcijanek, a nawet przez część mężczyzn, tak zwanych chrześcijan, jest dzisiaj kwestionowany. Sam fakt, że ktokolwiek ośmiela się kwestionować Boże Słowo, już zakrawa na potępienie. Boże Słowo jest nienaruszalne. Dzisiaj w wielu kościołach ludzie mówią, że zmieniły się czasy, zmieniła się kultura, zmieniły się realia. Wszystko się zmieniło. Ale przypomnę tym wszystkim apologetom nowoczesności, że Słowo Boże się nie zmieniło. Nie zmieniło, nie zmieni. Nigdy się nie zmieni. W dobie feminizmu stwierdzenie, że żona ma być uległa swojemu mężowi, brzmi dla wielu kobiet jak obraza. Powiem jeszcze coś zdumiewającego. Dla wielu mężczyzn brzmi to jak obraza. I wcale ani kobiety, ani mężczyźni nie myślą o tym samym. Żony dzisiaj wyemancypowane, często na różnych stanowiskach, często pełniące kierownicze funkcje, często niezwykle zaradne, dobrze wykształcone, myślą sobie, no jak ja mam być poddana, uległa swojemu mężowi? Biblia mówi tak, jak jesteś uległa Panu. To nie trzeba się niczego domyślać. Wszystko jest jasne. Tak, jak jesteś kobietą uległa swojemu Bogu, tak masz być uległa swojemu mężowi. I tyle. Dlaczego mam być uległa? Dlatego, że mąż jest twoją głową. No i tu mamy spory problem. Jak to moją głową? Wiele kobiet mówi tak, ale co tam, on jest głupszy, mniej wykształcony, mniej zarabia i w wielu przypadkach jest to prawda. Ja mam być uległą takiemu człowiekowi? Kochani, setki rozmów odbyłem w takich sprawach. Setki rozmów. Właśnie kończę książkę na temat małżeństwa. Trochę tam będzie na ten temat. Powiem wam, skąd bierze się w ogóle problem. Po pierwsze, problem wynika z faktu, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni przed zawarciem związku małżeńskiego żyją w byle jakiej społeczności z Bogiem. Tutaj jest źródło wszelkich problemów. Jeżeli żyjemy byle jak z Bogiem, to przepraszam, ale czego się spodziewamy? Bo ja nie bardzo rozumiem, czego się możemy spodziewać wtedy. Ja bym się spodziewał byle jakiego życia. Bo taka jest logika. Ale w wyniku byle jakiego życia z Bogiem popełniamy następny błąd. Zawieramy związek małżeński z kobietą, która mi się podoba, z kobietą, która się dobrze prezentuje.
z kobietą, której będą mi zazdrościć. Zawieram związek małżeński z kobietą, bo się w niej zakochałem. Nie mogę po nocach spać. Wyję do księżyca. Na jej widok mi się nogi częsą. Powiem, gdybym był kobietą, trafiłbym na takiego mężczyznę, to pognałbym go torebką tak daleko, żeby nawet nie ośmielił się już nigdy mi daleko, daleko na widnokręgu stanąć i popatrzeć na mnie. To nie jest mężczyzna. To nie jest mężczyzna. To jest osioł. Osioł, który rży do klaczy. Kobieto, po co ci osioł? Po co ci osioł? A odwrotnie. Wybiorę sobie męża przystojnego. Wybiorę sobie męża takiego męskiego, czasami mnie tam potarmosi. Czasami zademonstruje swoją męską siłę. Wybiorę sobie męża, którego się boją, bo może przyłożyć, bogatego. No i przede wszystkim, bo ja go kocham. Tak jak my tu w górach mówimy, bo ja go kocham. No i pasztet. Dlatego, że on dokładnie tak będzie cię traktował w małżeństwie. Będzie okazywał swoją siłę. Będzie okazywał, że jest panem tego domu. I jest twoim panem. Czy ktoś zawiera związek małżeński, pytając Boga o zdanie? Powiem wam, że bardzo niewielu ludzi jest takich. Bardzo niewielu. I jeśli już są takie małżeństwa zawierane, to one czasami na pozór jakby do siebie nie pasują. Ale są fantastyczne te małżeństwa. Znakomicie się sprawdzają. Żona ma być uległa swojemu mężowi, tak jak Panu. Jest uległa, bo kocha Boga, kocha Jezusa. I oddaje się w ręce człowieka, którego Bóg postawił na jej drodze. Dlatego ona nie ma problemu z tym, żeby być posłuszna temu człowiekowi, żeby mu ulegać we wszystkim. Bo Bóg ich połączył, a Bóg nie chce nic złego dla swoich dzieci. Ona jest dumna z tej głowy, jaką jest jej mąż. Cieszy się, że ma taką głowę. Tym bardziej, że ta głowa jest taką głową, jak Chrystus jest głową Kościoła. Ciała, którego jest Zbawicielem, więc jest to głowa, która ją ratuje, która się troszczy o nią, która ją wspiera, która ją nosi na rękach, która ją opatruje. Ktoś powie, no ale no gdzie takie małżeństwa? To trzeba było pytać Boga. A teraz trzeba trzymać się zasad. A ta zasada brzmi, nie wolno łamać zasad. To jest pierwsza zasada. Nie wolno łamać zasad. Bóg je ustanowił. Nie mamy tu czasu, żeby pokazywać drogi wyjścia z takich sytuacji. Będzie na to jeszcze na pewno czas. Jak mam być podległa swoim mężowi? Tak jak Kościół podlega Chrystusowi. W taki sposób żony powinny być poddane swoim mężom. Kościół jest poddany Chrystusowi we wszystkim. Tak też i żona jest poddana swojemu mężowi we wszystkim. W zamian mąż miłuje żonę tak, jak Chrystus umiłował swój Kościół. Jak on umiłował swój Kościół? Także wydał zań samego siebie. A więc mąż wydaje siebie za żonę. Do tego stopnia, że ta żona jest w stanie go nawet ukrzyżować. Moi drodzy, ja wiem, że to jest tylko krótkie rozważanie. Polecam na drodze uczniostwa rozważania, kazania, wykłady na temat małżeństwa. Jest ich sporo.
i wielu ludziom pomogły. Dzisiaj, kiedy rozważamy taki krótki fragment Bożego Słowa, najważniejsze, żeby przypomnieć pewne zasady. Żona ma być uległa swojemu mężowi. Ma być uległa, bo mąż jest jej głową. Ma być uległa głowie, która jest podobna do głowy Chrystusa, który jest głową Kościoła. Ma być uległa swojemu mężowi we wszystkim, tak jak Kościół podlega Chrystusowi we wszystkim. A mąż ma miłować swoją żonę tak, jak Chrystus miłuje Kościół. Czyli tak naprawdę ma być do jej dyspozycji. Kto tego nie rozumie, nie powinien w ogóle zawierać małżeństwa. Kto chce wprowadzać nowe zasady do Kościoła, powinien się wyprowadzić poza Kościół. Małżeństwo jest wymyślone przez Boga, jest święte, nienaruszalne i nikt i w żaden sposób nie powinien zmieniać zasad, którymi kieruje się małżeństwo. Amen.